Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym materiale opowiem wam kilka słów na temat tego oto akumulatora. Akumulator od firmy RedOdio, 12,8 V 100 Ah. Oczywiście jest to bardzo podobny akumulator do tych, które testowałem, aczkolwiek no nie będę wam ukrywał, jest jednym z lepszych, jak nie najlepszy, który miałem w swoich rękach. Ale jest kilka oczywiście aspektów za i kilka aspektów przeciw, o których wam dzisiaj tutaj opowiem. Produkt został mi wysłany jako darmowa próbka, nie pobieram żadnej prowizji z jego sprzedaży. Firma RedOdio przysłała mi również taką oto ładowarkę do tego akumulatora. Ładowarka dedykowana od tej samej firmy, 20-amperowa do akumulatorów LiFePO4, którą możemy naładować sobie w miarę szybko ten oto akumulator. Na pokładzie mamy BMS-a, na pokładzie mamy także Bluetooth wersji 5.0. Jeżeli chodzi o parametry samego urządzenia, tutaj mamy napięcie nominalne, mamy tutaj pojemność, mamy tutaj ile energii jest zgromadzone w tych ogniwach w środku, napięcie ładowania jest również podane, mamy także dodatkowych kilka informacji, czyli jakim prądem maksymalnym może być ładowane i rozładowywane to urządzenie, no i wyjściowa moc, jaką możemy uzyskać. Jest także od razu tutaj kod kreskowy do ściągnięcia aplikacji, czyli w bardzo łatwy sposób możemy sobie bez szukania, zaglądania w instrukcję, jak to zrobić, ściągnąć sobie aplikację i zainstalować ją na swoim telefonie. Oczywiście producent bardzo ładnie zadbał o to, żebyśmy mieli czytelną i wyraźną instrukcję obsługi w kilku językach. Mamy także informacje z ostrzeżeniami o użytkowaniu także w języku polskim. A także mamy instrukcję do akumulatora, też zobaczcie, w języku angielskim i w jeszcze jednym dodatkowym. I tutaj macie także czytelny opis wszystkich funkcji, ładną obrazkową instrukcję użytkowania. Także w instrukcji obsługi znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o tej właśnie baterii, temperatury pracy, charakterystyki rozładowania i całą potrzebną bazę wiedzy. Teraz przejdźmy do testu rozładowania tego urządzenia. Takie parametry deklaruje producent, jeżeli chodzi o rozładowywanie. Ja będę rozładowywał to do 11 V, tak jak widzicie. No i prądem 20 A. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Musimy uzyskać 1280 Wh i 100 Ah pojemności. Więc zacznijmy ten test. Uruchomimy obciążenie. Obciążenie zostało uruchomione. Prąd pobierany z baterii to jest 20 A. Tutaj jak na aplikację spojrzymy, też jest około 20 A. Tu mamy 260 W. Pojemność do uzyskania około 100 Ah. Tak jak widzicie, napięcie w tej chwili 13,5 V. Test powinien potrwać około 5 godzin, a uzyskać, mam nadzieję, uzyskamy to 100 Ah. Także lecimy. Po upływie prawie 2 godzin mamy napięcie 13,5 V. Uzyskaliśmy już 33 Ah. Zobaczcie, zostało nam jeszcze prawie 70. Mamy 3 godziny 40 minut do rozładowania kompletnie tego akumulatora, 68%. Jeżeli chodzi o pomiar temperatury, spójrzcie, jest całkowicie niewzruszony na zmiany temperatury. Oczywiście podczas tak dosyć intensywnego rozładowywania 20 A stale płynie z tego akumulatora, a on utrzymuje wszędzie tą samą temperaturę w okolicach 25-26 stopni Celsjusza. Tutaj oczywiście smuga ciepłego powietrza wyrzucana z obciążenia, które uzyskuje temperaturę 186 stopni Celsjusza nawet, a sam akumulator oczywiście bezproblemowo utrzymuje temperaturę. Tak jak widzicie tutaj, tu mamy temperaturę tak samo, 28,5-29 stopni i u góry to samo. Przewody troszkę cieplejsze. Przewody mamy w okolicach 29-30 stopni z racji obciążenia. Reszta trzyma temperaturę bardzo prawidłowo. A tutaj jeszcze widok z normalnej kamery. Godzina 12 minut, 22%. Wyciągnęliśmy już 81 Ah, zostało jeszcze, tak jak widać, 22, napięcie trzyma się na poziomie 12,8 V, cały czas 20 A leci. Została jeszcze godzinka i powinno się wszystko wyjaśnić. Aktualizacja procesu rozładowywania, mamy 12,5 V w tej chwili, czyli niewiele, na razie jeszcze stracił akumulator. Rozładowujemy, 4 godziny 47 minut, mamy już 95 Ah i 1224 Wh. Zobaczmy, jeszcze zostało 9
10%, czyli 9 ponad amperogodzin pojemności. Dobra, już mamy prawie końcówkę. 7% zostało. Napięcie zauważalnie zaczęło szybciej spadać, czyli już od 12,48 bodajże dosyć intensywnie schodzi w dół. No i to jest ten moment, gdy resztki energii zostają wyciągane właśnie z tego akumulatora. 12,32 już jest i schodzi w dół 31. 1280 amperowatogodzin, 1280 watogodzin i 100 amperogodzin już zostało osiągnięte, ale zostało nam jeszcze 5%, 16 minut pracy tego oto akumulatora przy napięciu 11,74. Oczywiście nie będziemy go doić nie wiadomo jak mocno, nie o to chodzi, obciążony był dokładnie przez 5 godzin prądem 20 amper, uzyskaliśmy 100 amperogodzin pojemności, czyli wszystko się zgadza, 1280 watogodzin. Wydaje mi się, że test jasno i wyraźnie pokazuje, że ten akumulator jest bardzo dobrej jakości. Ogniwa w nim zawarte są naprawdę porządne. Teraz poczekam chwilę, rozłączę to wszystko i naładuję go do pełna, żeby oczywiście nie pozostawiać go w stanie rozładowania. Akumulator przyszedł w dosyć ciekawy sposób. Opakowanie standardowo, kartonowe, z pianką w środku. Nie ma nic z tym dziwnego oczywiście. Najdziwniejsze było to, że po otwarciu i w momencie, gdy podłączyłem do niego urządzenie pomiarowe, czyli zwykły miernik, pokazało mi napięcie 3,2 V, a potem pokazało mi nawet 1,9, co widzicie w tej chwili na przebitkach. No i zaniepokojony napisałem do firmy Red Audio, czy oni coś na ten temat wiedzą, bo wyglądało to dwojako. Można by było to interpretować, że akumulator został zbyt rozładowany i w zasadzie już się do niczego nie nadaje, lub drugą opcją było coś takiego, że firma Red Audio podczas wysyłki usypia urządzenie po prostu, żeby nie było aktywne. No i tak się o to oczywiście dzieje. Jest w trybie tylko i wyłącznie czuwania, czyli nie ma napięcia, nie przepuszcza, jest wszystko odłączone, żeby w razie jakichkolwiek zwarć, czy no wiecie jak to jest różnie w podróży, uniknąć po prostu sytuacji, gdzie nastąpi jakieś zaiskrzenie, zwarcie bądź pożar. Więc bardzo mądrze i bardzo ciekawa opcja. Aktywuje się to tylko i wyłącznie podłączając ładowarkę, czy dedykowaną, czy można podłączyć zwykłą i automatycznie BMS się aktywuje. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o transport. Samo urządzenie jest dosyć ergonomiczne, jest dosyć małe, już Wam pokazuję jakie ma wymiary. Wysokość tego urządzenia to 21 cm, długość tego urządzenia to jest około 26 cm, no i szerokość to będzie jakieś 16,5-17 cm. Czyli bardzo mały, fajny, ergonomiczny kształt. Jeżeli chodzi o transportowanie, to zobaczcie, są takie rączki tutaj, można sobie ładnie, wygodnie chwycić i nawet jedną ręką, jak widzicie, unieść sobie bez problemu ten akumulator. Dosyć lekki jest, waga jest standardowa dla tego typu urządzeń, także tutaj niczym się to pod względem wagi jakoś nie wyróżnia. Obudowa jest zrobiona w bardzo estetyczny sposób, nie jest za duże, nie jest za małe, nie ma nigdzie żadnych krzywizn wystających. Spójrzmy na wagę, jak wygląda wagowo to urządzenie. Słuchajcie, mam go tutaj w ręku, wydaje mi się, że jest waga standardowa, jak w przypadku większości, tak jak widać, 9,89 kg. Tyle waży ten akumulator i wydaje mi się, że to jest dobra waga. Skoro wiemy, ile już to waży, to teraz zajmijmy się tym, co to ma w środku. Czyli tak, mamy tutaj do czynienia z aplikacją dedykowaną od tej firmy. Red Audio udostępnia taką aplikację. No i tutaj zacznijmy od minusów. Pamiętacie, na poprzednim urządzeniu, które testowałem, była możliwość podglądu napięcia konkretnych ogniw. No tutaj niestety nie mam takiej możliwości. Tutaj możemy sobie sprawdzić tylko napięcie łączne, 13,3 V, aktualne obciążenie bądź ładowanie, aktualną moc obciążenia bądź ładowania i pojemność, jaka została tutaj w tym ogniwie. Jeżeli chodzi o większe, szczegółowe, bardziej parametry, to mamy także podaną temperaturę wewnątrz tego urządzenia, cykli, ile wykonało, no i wersja oprogramowania sprzętowego. Jeżeli chcielibyśmy sterować dodatkowo, możemy włączyć bądź wyłączyć funkcję ładowania bądź rozładowania, możemy usunąć urządzenie w ogóle z aplikacji, a także możemy właśnie przełączyć je w
tryb czuwania i na przykład uśpienia. Tutaj mamy stan czuwania, jak widzicie, czyli akumulator w tej chwili jest niepodłączony. Aplikacja bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Przede wszystkim jest w języku polskim i możemy sobie ładnie ją skomunikować. Jeżeli chodzi o minus kolejny tego akumulatora, to Bluetooth 5.0, który jest tu zamontowany, pozwala tylko i wyłącznie na parowanie z jednym urządzeniem, czyli jeżeli mamy sparowany telefon, no to już niestety z drugim telefonem bądź drugą opcją parowania, a w tym przypadku Home Assistantem, o którym Wam wspominałem w moich shortach, nie ma możliwości tego podłączyć. Po wyłączeniu aplikacji będziemy mogli sobie sparować nasze urządzenie z Home Assistantem. No i teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Oto przedstawia się integracja BLE Battery Management z naszą baterią, którą tutaj mamy do testów i dzięki tej właśnie integracji w Home Assistancie otrzymujemy takie odczyty z sensorów. Tak jak widzicie, wszystko co jest tak naprawdę w aplikacji plus kilka dodatkowych mamy dokładnie tutaj. Co najważniejsze, możemy do tego dodawać różne automatyzacje bądź monitorować to na bieżąco. Co nam to daje? Daje nam to, że możemy z takiego właśnie akumulatora, kupując 4 bądź 2 na przykład w wersji 24-woltowej, zbudować sobie 48, a właściwie 51-woltowy magazyn energii i oczywiście wszystkie te BMS-y ładnie się skonfigurują z naszym Home Assistantem. Dzięki temu będziemy mieli całkowity podgląd energii wchodzącej, wychodzącej oraz dodatkowo będziemy mieli pełen monitoring nad tym urządzeniem bądź tymi urządzeniami. Tak jak widzieliśmy na części testowej, oczywiście akumulator osiągnął pełną swoją pojemność, dzięki temu klasyfikuje się jako bardzo dobre urządzenie z małym zapasem. Można oczywiście zbudować magazyn energii w oparciu o ten akumulatory, można kupić ich kilka i w ten sposób zbudować sobie własny. Te dodatkowo, tak jak mówiłem, mają integrację Home Assistantem, co widać tutaj, na żywo odczyty bez żadnego praktycznie opóźnienia. Więc dobry materiał do zbudowania czegoś takiego, ale również działa to fajnie jako na przykład bateria do podtrzymania na UPS. Jeżeli planujecie sobie zasilania awaryjne do domu i macie przetwornicę jakąś, na przykład pokażę Wam, jaką ja posiadam. Ja posiadam taką przetwornicę i ona mi dobrze służyła, jeżeli chodzi o zasilanie do pieca. Dzięki takiemu akumulatorowi możemy być pewni, że takie zasilania awaryjne wytrzyma nam dosyć dużo. Również jeżeli chodzi o kampery czy jakiekolwiek inne łodzie, kempingi, naprawdę bardzo dobre urządzenie. Polecam, mogę powiedzieć, że no, warto jest kupić ten akurat model akumulatora, który miałem możliwość przetestować dzięki firmie Red Audio. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. W opisie pod filmem są linki. Zapraszam wszystkich, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.